Pan dzisiaj w obchodach 70-lecia szkoły Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. Jest pan absolwentem tej szkoły. Jakie wrażenia? Tak, rzeczywiście to jest świetna okazja, żeby powrócić wspomnieniami. Ja jestem absolwentem, moja siostra, mój syn, także w gronie rodzinnym jest nas więcej osób i to jest taka okazja, żeby powrócić do przeszłości, do tego, żeby przypomnieć sobie kolegów, koleżanki, tą niezapomnianą atmosferę, nauczycieli. I to jest takie jak w piosence, ktoś śpiewa w refrenie, że w życiu ważne są tylko chwile. I wydaje mi się, że jak człowiek patrzy na życie już w perspektywie wielu lat, a ja zdawałem maturę 38 lat temu, to wydaje mi się, że właśnie te chwile spędzone w liceum, wśród wspaniałych ludzi, są naprawdę bardzo wartościowe, bardzo takie ważne w życiu, to one kształtują człowieka na całe życie. To się naprawdę pamięta. Pamięta się szczegóły, pamięta się nauczycieli, ich powiedzenia, pamięta się wycieczki, dyskoteki, pamięta się wiele zdarzeń, które miały wtedy miejsce. To wspaniałe i myślę, że ta atmosfera takiej troszeczkę może nostalgii, ale radości również ta impreza jest przesiąknięta.